watched Huge566, Minecraft, games, and more. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtek 56, a dzisiaj ze mną są... Werter 2016, witam bardzo serdecznie. I nasz niedawny znajomy. Nico Dragon. Tak. I dzisiaj nareszcie, w 10 odcinku minigierek, nareszcie się zmierzymy z grą o nazwie Slitherio. Wiem, że trochę minęło czasu od powstania tej gry i powinienem ją nagrać dużo wcześniej, ale ponieważ zajmowałem się innymi materiałami, jakoś nie miałem czasu, a teraz mam czas. Dobra. Nigdy nie masz czasu. Dokładnie. Dobra. Wertor, jaki wybieramy port? Jaki numer? Jeszcze odcinek będzie za parę projekt. Dawaj, 5. 5. 0,5. Dobra, ty też mam wpisać 5? Tak. Dobra, 5. I play. 5. Dobra. A ja nie będę dumnym komentatorem tego meczu. Cię nie mogę wbić. Dobra, Wojtek, może dawaj na 10. Właśnie musi być chyba ten. Co? Minimalnie 3-cyfrowy. 3. Dobra, to dawaj na 132. Dobra. 132. Kompletnie dobra. Przypadkowa liczba. Dobra. O, wbiłem. O, jest. Ja już wbiłem. U nas pierwszy jest newbie. Nie, nie to wie. Jest Snake Life Master. Dobrze, teraz nie. Letni przebój, na który wszyscy czekamy. W lipcu dwójka ludzi stanie się legendą. Ze Slitherio. Legendą ze Slitherio, ale to jej. Dobra. Bertol, idziemy na środek mapy, czy coś? Ja właśnie chyba jestem gdzieś na środku. Jakby. Aha, spoko. Fuck. Wiktor zrobił. Zabił mnie duży, wielki robak. Złoty. Który był już złoty i był tylko troszkę większy od ciebie. A głównie to zrobił. Nie, właśnie było mniejsze ode mnie. Ale wiesz, ja to wszystko widzę. Wojtu, gdzie ty być, my friend? Ja być wszędzie i nigdzie. Na środku. Wojtu, chcę cię zjeść. Gdzie ty jesteś? Dobra. Dobra, będę bardziej komentował. Gnam do przodu. Gnam, by wygrać to. A, wygrać to. Gnam do przodu. Czeka, aż wymierzyć się z Wojtukiem. Na środku mapy. Nie, chyba jestem zaraz na środku. Nie. Dobra, muszę być troszeczkę dłużej. Na razie nie będę tu, kurde, Oj, tu gdzie ty być? Ile tu ludu, Wojtu? No, ludu. Gdzie ty jesteś? Wszędzie i nigdzie. Wojtu, jaki kolor masz? Jestem krabulcem. Czyli czerwony. No. Dobra, szukam czerwonego robaka. Czerwony robak. A to robaku. Jest taki krabiasty robak. Krabiasty? Krabiasty. Cisza nastała. Aż jest za cicho. O nie. Super. Ogólnie pewnie już zauważyliście dawno, że mi się ścina Slitherio, wiem. Nie bardzo profesjonalnie, kurde, ale ja teraz mi się pobiera gierka na Steam i zaraz to powinno się skończyć. A poza tym Skype i tak obcina neta, dlatego że Niko nie gra w Slitherio. Wywaliło mnie chyba i opowiadałem widzom, kurde, jak to Skype jest gówniany. No, w sumie nie odpowiedziałem, bo dopiero teraz o tym gadam.
Dlatego, że strasznie pożera neta i zginąłem przez to. Może sobie wezmę jakiegoś innego skina, co nie laguje. Po prostu jakiś prosty, jednokolorowy skin, bez anteny. Właśnie, czy tu można wyłączyć antenę? Chyba tak, tak, można wyłączyć antenę. Weźmy sobie taki neutralny kolor. Nie, nie chciałem anteny, chciałem skin, okej. Okay. Tu ogólnie właśnie jest taka fajna rzecz, że można sobie oddzielnie zmieniać skin i antenę. Dobra. Dobra, gramy ponownie. Na 132. Nadal mam ustawione. O, i od razu mi lepiej się gra. Dobra, dobra, tym razem jestem czerwonym skurwielem. Dobra, ja jestem takim czerwono-niebieskim. Z takim gradientem. I zbliżam się na środek. To ja też idę na środek. Ty jesteś takim, jakby powiedzieć, jak Kapitan Ameryka. Nie, bo Kapitan Ameryka to bym miał skin z flagą amerykańską, ja nie mam skinu z flagą amerykańską, bo musiałbym mieć jeszcze gwiazdki. Dobra, lecę na środek, lecę na środek, lecę na środek. Dupa, zginąłem znowu. Czerwony mały robak leci na środek. Tak, skilla mam zajebistego w Sinterio, wiem o tym. Ja też mam. Dobra. Boże, ale miałem farta, przyleciałem przez dwa. Dziękuję wielkie przy okazji za życzenia urodzinowe. Konkretnie były dwa, ale zawsze to coś. No właśnie. A ja mu napisałem po północy, więc ja jestem najlepszy. Tak. Oj, tu gdzie ty jesteś? Czerwony robak chce cię zjeść. A ja jestem czerwono-niebieski. Czekaj, ja widziałem jakiegoś grubego czerwonego robaka. Ale ja nie jestem gruby, nawet mi w tabeli nie ma. Nie, to jest jakiś no-life. No-life, jestem... Nie no-life, tylko no-ule. A no-ule... A ja mam Vertor, jak zwykle. No wiem, bo ty jesteś Vertor. A Wojtuch to Wojtuch, Niko to Niko. Niko się nie odzywać, chyba go wywaliło, albo coś, weź Niko daj zrobić. Nie. O, jest Niko. Dobra. Taki fajny, że aż nie wiecie, kiedy mnie wywala, kiedy jestem. Skurbany jednak jest. Dobra, trzeba się... Niko, miałeś komentować, a ty tak, cicho siedzi. Nie, bo mnie wywaliło właśnie. Dobra, a w ogóle... Wojtun ma znowu nieudostępny ekran, więc... Ja, by rozróżnić wszystkich, opowiem kawał. Dawaj. Gdzie kot łowi ryby? W stawie. Kot łowi. Bardzo śmiesznie. Dobra, nie mam jeszcze w tabeli, ale nikogo nie ma w tabeli. Lecę. A Niko z nami nie gra, dlatego że nie ma chroma. No właśnie. Wojtu! Kuś! To byłeś ty? Tak, zabiłeś. Aaaa! Fuck you. Dobra. Fuck. O, jestem teraz mały. Ale i tak fioletowy. Ale i tak fioletowy mnie zabił. Dobra. Jestem teraz małą A, okej. Okay. Ja mam znowu tego samego skina, także spokojnie. Vertor, rozróżnisz, kiedy będę chciał cię zabić. A ja gonię małą zieloną kulkę. Moja mała glizda goni zieloną kuleczkę. Glizdy. Leć. Vertor podejrzewający za marzeniami. No właśnie, gonię. O, nawet za dwoma gonię. Albo nie. Te marzenia. Ach, te marzenia o karierze YouTube'a, kurde. A w ogóle mam... zadam pytanie do widzów. Drodzy widzowie Wojtucha, życzyli daliście życzenia urodzinowe dla Wojtucha? Tak, dali. Znaczy głównie na Facebooku mi widzowie dawali i na Skype'ie życzenia, a tak to tutaj tu pytam dwa komentarze. Ale to zawsze coś, dobrze, że ktoś w ogóle umie pamięta, nie? Złapię tą kulkę. Dziękuję Mr. Jojo za tą inicjatywę. O właśnie, a Mr. Jojo ci złożył? No oczywiście. Bo przecież ja go stworzyłem. Prawda. Kurde, to musiał mi złożyć. Ciekawostka, Mr. Jojo jest kuzynem Stefana. Tylko widzowie nie wiedzą, kto to jest Stefan. Dobra, Stefan to jest taki... mały slime, który jest Bogiem. Jest wszechmogący. Czyli jest Bogiem. Jest wszechmogący. Bo ogólnie na serwerze, na którym nagrywamy, sobie wymyśliliśmy tam, kurde, jakieś rytuały boskie, na których ten... No, na serwerze Wojtucha jest Mr. Jojo, a na serwerze Nika jest... Tak, ponieważ musieliśmy przenieść serwer, dlatego że... Pewnie dziewczyny. Ha.
Nie, nie wmówmy, nie róbmy dramatu. Nie, ale ogólnie musiałem przyjść serwer, dlatego że planuję pewien tajny projekt. Tak, o którym nic nie powiemy. Dokładnie. Na pewno nie wgrywanie mapek. No na pewno. Na pewno. Ale jeżeli chodzi o ten projekt, to będzie chyba najbardziej dopracowana produkcja na moim kanale, kiedykolwiek. Najbardziej. Będzie chyba nie będę drogiej udział. Efektów specjalnych. Tyle mogę powiedzieć. A Wojtek to potwierdzi. Dokładnie. Tylko nie wiem, czy będzie w tym roku, czy w 2017, to się zobaczy. Bo w sumie pod koniec tego roku będę mieć już na 100% nowy komputer. Już jest dziwne, jak będziesz ten serwer kupował co miesiąc, by tylko czekać do 2017 roku. Pozdro, szefie. Pozdro. A ty coś to teraz zginąłem, dlatego że się skupiłem na gadaniu. Aha. A ja na... Czemu się skupisz na gadaniu, na grze? Ja nadal sobie. No bo my zaczęliście gadać. A dobra, no, ale dobrze, że gadamy. Jeden nie gadamy, my rozmawiamy. Właśnie, my rozmawiamy trochę kultury, Wojtuch. Dla mnie nie ma różnicy. Wojtuch, mam tytuł dla twojego odcinka. Uczymy Wojtucha kultury. Nie, w mojej serii minigry nie ma takich tytułów odcinku, po prostu ale jest nazwa. Ale moi uczymy w komentarzach Wojtucha kultury. Niech on napisze jakieś ładne słowa. Tak, tylko Wertor pewnie tego nie nagrasz na YouTube'a, bo jesteś ten inny. Ale nie, ja mówię, żeby twoi tego widzowie pisali dla ciebie jakieś ładne słowa i ty masz i ładnie też tego napisać. I będziemy tak Wojtucha uczyć kultury. Tylko ty wiesz, Wertor, że to i tak nic nie da, dlatego że mogę po prostu skopiować te słowa, co nie? To kurde wymyśliłeś. No lepiej, jak to kanał nazywa się, to zrobi takie coś. Niko disuje Wojtów Wertora. Ale dis. No, bo ja ci disuję już cały czas. A może nie? Nie. Ale już się płakał. Ale dis. Wiem sobie. Gdzie ty Wertor jesteś? Bo ja jestem na środku. A ja jestem, nie wiem, gdzieś jestem samotny. I sobie zbieram kulki, żeby być najwdrożniejszym. To jest tak samo jak Wertor myśli. Wertor je tyle kulek, tylko po to, żeby mnie mocniej. Co to miało być, kurde? Dobra, jeszcze trochę kulek. Co to za matrixy? Tak pójdziesz tylko na spawna i od razu zginiesz. Właśnie, że nie. Właśnie, że tak. Wojtu, tego mała kuleczka ci to tylko przyleci, a to od razu się rozlecisz na miliony kuleczek. Tylko będzie gramy w Fagario, tylko Sliterio. Wiem Sliterio, tylko chodziło mi o małą kuleczkę, bo jak jesteś mały i zużyjesz wszystkie, wiesz, swoją masę. No. To tak, pewnie, jaką miałem już tego masę. Masową! Nie, już jak mam już 512 dokładnie. Nie dobijesz do rekordu Reziego na razie. A Rezy ile miał? 78 tysięcy chyba. No to go pobije. Dwie godziny go pobije. Dobra, długa dżdżownica. Marzenia Wertora. Długa dżdżownica leci do celu. Dobra, jeśli Wertor będzie miał większego węża niż Rezy, jakkolwiek to zabrzmiało, wtedy jakby wszyscy idziecie z kanału Wojtucha na kanał Wertora. Dobra. Subskrybujecie. Dobra. Spoko. Dobra. Wojtuch, ty nie masz się co bać, bo wiesz, że i tak Wertor tego nie dobije. No dokładnie, bo ja jestem Wojtuch, Wertor to Wertor. Mi lagnęło. Już mam 1000 masy. Moje tajne źródła kulkowości mi jest pomaga. Nie. Okej, moi drodzy, teraz będziemy grać w Bullet Time. Zabiłem go i mam jego masę. Ile ten odcinek będzie tak trwał, Wojtu? A nie wiem. Aż się skończy. Mój drogi przyjacielu. Na razie to kurde czas się zatrzymał normalnie. Oh yeah. Haj, ty Wojtuch, widzisz tą tabelę? Nie widzę, bo się czas zatrzymał, wiesz? Serio? Tak. Ale powiem ci szczerze, jestem pierwszy. Tak, jasne. Serio?
Mnie nie oszukuj, weź tą Liko, mi relacjonuj, czy to jest prawda. Ja właśnie nie widzę, bo jakby... włącz mi udostępnienie ekranu w leto. Dobra, moment. Uwagi, kto, że tak ma Wojtek, wybaczcie. Moment, jak... dobra, muszę odświeżyć, no niestety. Dobra, dobra, udostępnij ekran. Po prostu... moi widzę. Patrzcie. Po prostu, moi drodzy, ja już chciałem nagrać ten materiał. Wytór jest największy w skali najmniejszych. Aha. Właśnie, że nie, bo jestem pierwszy w tabeli. Ale wiesz co, ja może i jesteś pierwszy w tabeli, ale jesteś takim różowym wężem, taki wiesz, różowy węż, taki... Wiesz, jestem tutaj najdłuższy. No i tak, zaraz taki Wojciech przy tobie przyleci i od razu padniesz. Ale wiesz, że ja jestem w miejscu, gdzie nie ma żadnego węża. Tak, z tego. Nikt nawet nie wie, gdzie ja jestem. Dobra, ja zaraz to zobaczę, czy ty naprawdę jesteś pierwszy, bo jakoś ci nie wierzę. No to... co? Jest, to, jak to, ty jest. Czemu, Niko, czy ty grasz? Nie. A, bo to jakiś Niko ciebie kopiuje. No, nie, nie no. Ty się kopiujesz. No, że nie ma czapki, tak przed i tu w linii. Pip, dobra, Vertor, gadaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem, nie wiem, w pustce jestem. W pustce, masz być, chodź na środek na solo. Chodź na środek na solo. Jestem wszędzie i nigdzie, powiem tyle. Chodź na środek na solo. Tak grubo, że wszędzie jest. No właśnie, jestem wszędzie, stary. Stary, nawet możesz mój ogon tam gdzieś tego... to chodź na środek na solo i zobacz. Nie jesteś tak wysoki, Vertor. Wiesz, że nie jesteś tak wielki, jak myślisz. A wiesz, że mój ogon jest tego, tam w środku, już. A nawet nie dotarłem tam. Dobra, lecę. Ale... Jestem strasznie długi. Każdy taki długi. Jestem strasznie długi. Czekaj, ty masz tylko 1600 masy? No. Bywali dłużsi, po prostu na tym serwerze jest mało graczy. Boże, chujos. Boże, w konsolę grywasz. No, przed konsolę grywasz. Elements. Nie. Weź wpisz Vertor grywa. The Vertor Hacker. Weź wpisz, żeby Wojtów wygrał. To będzie super. Nie, to się... Dobra, to jesteś Vertor. Dobra, ja bym już szedł w środek. Na środek, na solo, kurwa. Dobra, pierwszy mistrz już bija na chatę na środek. Ukłońcie się przed wielkim, przed wielką glizdą, którą się zwiejam. To jest glizdą. To jest dżdżownica. Jestem wielką glizdą, jestem bogiem. To weź się tu pozbij trochę, kurde... dżdżownic, bo tu mi przeszkadzają. No, muszę masy trochę nabrać. Zaraz, muszę być jeszcze większy. Moment. O, dobra, już ja widzę kogoś, moment. Jestem widzę, czerwono-niebieski. Nadal. Ja tu jakoś... o... Gweni. Czas na kolejnego suchara. Gweni, chodź tu, Gweni. Tak, i po Vertorze. Kuzi. Czekajcie, powiem suchara. La. Co robi skater w toalecie? W dupę! Nie, za odpowiedź. Szaleje na desce. Najmniejszy gracz, jaki był, mnie pokonał. Byłem pierwszy. Ostatni. Zaraz znowu będę pierwszy. Ty ktoś pobił mój rekord, tu ty dziadzie skubany, ja cię zaraz zabiję. Ja dziwisz, on mnie wcale nie był taki mały przy tobie. Cicho. Tylko, że po prostu tak zlamiłeś. Cicho tam. No. Dobra, trzeba iść znowu do samotni. No ja samotnie nadciągam. O, w dupę. Dupę, lecę. Lubisz? Ale co lubię? No wiesz. Niko, nie dłużej. Lecę, bo chcę. Ziom.
On mnie miał dotknąć, nie ja, skubany jeden. Smuffin time. Skubany jeden. Co za skubany z jednym. Nie, dobra, lecę do... Nie tędy, nie na środek, nie na środek. Do mojej, do mojej samotni muszę lecieć. Weź na prawy dolny róg, Wertor. Stoczymy pojedynek. Jaki masz kolor? Ja mam taki trochę niebieski, ale... Dobra, ja będę komentować ten pojedynek. Dobra. Glizda imieniem Wertor. Jedzie nie wiadomo gdzie, lecz i leci. Raczej pełznie. Nie wiem, co robi. Pełzna. Ale pełznie. Spając tego jedynego wiórnika i Newborn, który może okazać się jego przyszłością. Jakkolwiek to zaśmiało. Lol. Boże, jak to zabrzmiało. Ale długo się tu jedzie. Dobra, przyspieszę trochę. I zresztą stracił na macie tak samo jak w realu. Cicho tam. Ja wam mówię, Disney na Wertora, nazwijcie ten odcinek. Cicho tam. Wojtek. O, czerwony ktoś był. Ale to nie było. Wojtek. Czerwono-niebieski ja jestem. A tamten był cały niebieski. Wojciech jest czerwony. Nie, on jest czerwony. Czerwony w niebieskie kropki. Nie, jak właśnie taki czerwono-niebieski w paski. Wojtuch, ci chodzi o taki ci jasny róg czy ciemny? Róg. Jaki róg? Masz no się udać w prawy dolny róg. A dolny? Mówiłeś górny przed chwilą. A. Często zmieniam zdanie. Dobra, to jest ten jasny czy ciemny? Wojtuch, jasny czy ciemny róg? Ale ty teraz mówisz o mapie czy o moich kolorach, bo to tak nie rozumiem. No, o mapie mówię. Jak może być jasny róg? Dobra, to ja jestem na tym jasnym rogu i czekam na ciebie. Będzie decydująca bitwa na ten odcinek. Tak. Który nie wiadomo kto wygra, a ja to wszystko oceniam. No właśnie. Dokładnie. Niko to ocenia. Ja tu czekam na mojego przeciwnika w mojej jesteś koło Chase'a? W formie przycelka. No właśnie. O, kulki. Zresztą nie ma tekstury marchewek. Gdzie ty jesteś, Wertor? Nikogo. Ale to przecież ty kochasz marchewki. Niko, cicho. Marchowki. Wojtuch, czekam na ciebie. Jesteś w prawym dolnym rogu, czyli na jakimś jasnym rogu, którego nie ogarniam. No widzisz tamtego mapę? No. I są takie rogi, jest ciemny i jasny. Widzisz? A o to ci chodziło! No. Dobra. No ja w tym jasnym jestem. Spoko, jasny po prawej. No ja też jestem w jasnym po prawej, tylko jakoś się nie mogę znaleźć. A ja tu sobie... Chodź na środek tego, bo Wertor jest jakby przy tej linii. No przy linii jestem. Dobra. I sobie zbieram ale kule. Przy... Jesteś przy północnej linii, przy zachodniej? Północnej. Dobra. Północnej. Wojtuch na mnie naciera pewnie teraz. No dokładnie. Wojtuch na mnie naciera, skubany. No chodź tu kuleczku, złapię cię. O, trafiliśmy na serwer, który nie jest jakoś bogaty w graczy, dlatego tak łatwo można tu wygrać, ale właśnie. Z obecnymi lagami tak i warunkami to jakoś tak nie ma. Ale ta rozgrywka jest taka nudna, więc lepszy następnym razem grać zrobić taki, wiesz, jednak nie prywatnych, ale bardziej większych. Większy, ale powiedziane. Większy. Ale przynajmniej, kurde, jakość tego odcinka podtrzymują komentarze Niko. Powiedział ten, który cały czas jest smokiem. A skąd wiesz, może jest czymś zupełnie innym? Co to za szaleniec? Możliwe, że jestem jeszcze większym smokiem. Co widzę? Ale różnica. Wojtu, gdzie ty jesteś? Właśnie nie wiem, a gdzie jesteś? Bo ja jestem na linii. A ty jesteś na linii? Moment, ja już na tą linię jadę. O Boże. On wiesz tak przy linii kaczował. No ja przy linii jestem, taki błękitny, przepiękny robak. Dobra, na sam koniec, na prawo linii. Dobra, lecę na sam koniec. Miniesz QWERTY'ego. QWERTY. Dobra, lecę. Bo... QWERTY też taki spotyka linii wszędzie. Bo klawiatura QWERTY, jakiś brat mnie goni, szaleniec kurna, który
Chcę pokazać, że jest taki zarąbisty, bo zwali dużego, ale no duży jest sprytniejszy. Dobra, jestem. Ma większy mózg. Co, widzisz mnie? Niebiesko... czerwono-niebieskiego? No jestem na krawędzi, no i co, no i ciebie tutaj nie ma. Ale na końcu linii, tam na prawo całkiem? No tak, jestem przy końcu, gdzie jest takie czerwone, co? Aha, spoko. Czy Vertor dotarł do granicy mapy? Kurna, ja zginąłem. Aha, jestem lepszy. Nawet z tobą nie stoczyłem walki, Vertor, tylko jakiś dureń mnie tu chce przeszkodzić w ostatecznej walce z tobą. Dobra, w naszej ostatecznej walce, jak tu dotrzesz, to skończysz odcinek. Tak, dokładnie. No, ciekawe, kiedy tu dotrzesz. Na razie to mnie goni jakiś zielony pieprz. Zielony pieprz. Zielony pieprz! Czekaj, ja ci też powiem wam suchara kolejnego. O Boże, jak będzie o mnie, to cię ukatrupię. A nie chcę się tak robić, bo o to są suche suchary. No i dobra, teraz ja, Wojtuch, zmierzam jako mała glizda do Vertora. Dobra, to dawaj. To dawaj, mała glizdo. I mówisz, że jesteś na samej krawędzi mapy, tak? No. A ta krawędź mapy faktycznie jest czerwona? No. Spoko. No czerwona. Zaraz a ja to... teraz sobie nabieram na masie. Spoko. Ale i tak nie będziesz w rankingu. I już to widzę. Co widzi optymista na cmentarzu? Żywe trupy. Nie, same plusy. Aaa, prawda. No Wojtuch, gdzie ty jesteś? Ja zmierzam tam jako mała glizda, Wojtuch. No to nabierz chociaż trochę na masie, stary. Nie, ja cię pokonam moją super inteligencją. Inteligencją małej glizdy. Tak. Ty mi pokonasz? Tak samo jak ja cię pokonałem małym smokiem. Małym smokiem. Małym smokiem na wielkiego Silverfisha. Mały smok. Mały smok. Co tu mamy? To był mały smok? Tak. Ja mi jest Niko smoczek mały. To był duży smok, stary. O, faktycznie. Proszę państwa, oto pierwszy raz chyba na YouTubie granica mapy w Sliterio. No gdzie ty jesteś? No na samej granicy mapy. A on poszedł na środek znowu. Nie, ja nie jestem na środku. Moment, już tam... Idź tam na granicy, bo tam Wojtek ciebie czeka. Na granicę po prawej stronie na linii. Moment, nabiorę trochę na masie, żebyś trochę zdobył. O dobra, lecę tam. Du-du-dun. Dobra. Du-du-dun. Czekam na ciebie. Wielka glizda Vertor już cię pokona. Żdżownica. I nikt już cię nie uratuje, bo zaraz giniesz marnie i nikt cię nie... Przestań śpiewać, bo zaraz mikrofon Wojtucha się zepsuje. Nie bądź, bo pożałujesz tego. Albo moje dobra, słuchawki. Jestem przy granicy. No i co? Ale nie. Jesteś na linii przy granicy? No jestem na linii przy granicy. No i co? Ale na tej... No to jestem przy samym końcówce, no! Postaraj się trochę, Vertor. No. Dobra, to ja... Teraz jakaś epicka muzyka! Do tego, jak ja pogadam Vertora! Dupa! I co, Wysoci? Więc tym przepięknym pokonaniem... Cicho! Ja się zagram z widzami. Cicho! Vertor, zamknij mordę, ja się zagram z widzami. No, czyli tą kurwa porażką, kurna, i nagrywaniem na szybko kończymy. Ja to skomentuję. No. Więc to było tą chwilą, w której Wojtu zjebał. Kończymy ten wspaniały materiał. Ej, powiem, czekajcie, na końcu powiem wam hipotezę, dlaczego Vertor wygrał. Dlatego, że w mózgu... Tak, dokładnie. I miał super wzrok. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie... Niko! Ja się żegnam z widzami. No właśnie. No. Trochę wpierdalać. Okej. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na kanał Vertora i Niko, jak Niko założy w ogóle. Ja już mam kanał na YouTube. No to spoko. Dupa. No i... Nara. Elo.